Dzień dobry, Maciuszko, witam w kolejnym magazynie Sportowy Gość. Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy trenera piłkarskiej drużyny ZKS Unia Tarnów, Daniela Bartkowskiego. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Miniony sezon zakończony we wtorek dla ZKS Unii Tarnów miał słodko-gorzki smak. Tarnowianie zakończyli rozgrywki czwartej ligi na pierwszym miejscu w tabeli, jednak w dwóch kluczowych spotkaniach barażowych ulegli Juczęce Giebutów. Czego zabrakło w tych najważniejszych spotkaniach sezonu? Ciężkie pytanie, bo nie można jakoś jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak skomplikowaną rzecz jak ocena niepowodzeń w sporcie. Staraliśmy się przygotować jak najlepiej mogliśmy. Uważam, że pierwszy mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu, natomiast w rewanżu przeważaliśmy przez pierwszy fragment tego spotkania. Niestety kontratak drużyny Giebutowa zakończył się bramką i postawił nas w bardzo trudnej sytuacji pod każdym względem, i sportowym, i psychologicznym. Musieliśmy strzelić trzy bramki, co było ciężkim zadaniem dla nas, obok Giebutów. Nazwa może nie jest medialna i czasami niektórych zadziwia, że taki zespół pokazał monetarną, natomiast był to zespół zbudowany z ludzi, którzy grali w krakowskich klubach, w dobrych klubach, między innymi Wisła Kraków. To są wychowankowie większości tego klubu i potrafili się dobrze zorganizować defensywy i naprawdę bardzo ciężko nam było odrobić tą stratę, którą niestety musieliśmy odrabiać już od pierwszych minut meczu rewanżowego. Także ciężko powiedzieć, czego brakło, natomiast zrobiliśmy wiele, żeby do tego barażu dojść, i zrobiliśmy też wiele w tym barażu, żeby nie przegrać tego dwóch meczu. Niestety nie udało się. Po zakończeniu spotkania rewanżowego spotkania barażowego powiedział pan, że pana przygoda z Unią Tarnów dobiegła końca. Czym jest spowodowana ta decyzja? Czy właśnie te dwie porażki w głównej mierze na to wpłynęły? Tutaj są dwie rzeczy. No, pierwsza rzecz jest taka, że kończy mi się mowa 30 czerwca i tak naprawdę i tak dobra wola klubu musi zaistnieć, żebym tym trenerem był, czy przed tą konferencją, czy dzisiaj, to praktycznie nie ma w tym momencie znaczenia. Natomiast no, olbrzymia frustracja tym wszystkim, co się stało, bo też byłem trenerem, który był trenerem tego zespołu, gdy spadaliśmy z trzeciej ligi, spadliśmy najmłodszym zespołem w trzeciej lidze, spadliśmy jednym punktem, czyli bardzo minimalnie i też troszkę pechowo, ale ja, jak i wielu zawodników, nie poddaliśmy się i nie stawiliśmy klubu w naprawdę trudnej sytuacji psychologiczno-sportowej i staraliśmy się odrobić ten wynik już podczas tego pierwszego sezonu po spadku. I wygraliśmy ligę, też w bardzo trudnej sytuacji. Po rundzie mieliśmy minus 5 punktów straty do lidera. Odrobiliśmy tą stratę z nawiązką, bo kończyliśmy w pewnym momencie rundę z plus 10 punktami przewagi, plus 10 punktami przewagi. Także wykonaliśmy naprawdę dużo ciężkiej pracy, którą później ludzie w jakiś sposób na barażach też nie docenili, bo to było dla nas bolesne, dla mnie bolesne ta przegrana, ale to, co się stało już po meczu, to było, jakby przelało czarę goryczy, bo tak nie można potraktować ludzi, którzy oddają tyle serca klubowi, a zostaliśmy potraktowani przez część kibiców, oczywiście tylko część, w sposób bardzo niesprawiedliwy. No właśnie, gdyby nie porażka w meczach barażowych, ten sezon byłby udany dla Unii Tarnów. 21 zwycięstw, 5 remisów i tylko 4 porażki. Ten ostatni sezon. No tak, no tych porażek byłoby jeszcze mniej, gdyby nie to, że daliśmy części zawodnikom odpocząć przed właśnie barażami. No to był bardzo dobry sezon, no i tak jak już powiedziałem, wychodziliśmy z trudnego momentu i potrafiliśmy z tego momentu trudnego wyjść i wygrać tą ligę, gdzie też kilka zespołów było naprawdę silnych i walczyło, i kilku bardzo dobrych trenerów tej też spotkaliśmy i naprawdę ze wszystkimi tutaj, z niektórymi zespołami bardzo ciężko się walczyło o to mistrzostwo. Nam się to udało, niestety zwieńczenie było fatalne. Czy podczas ostatniego sezonu wydarzyło się coś, co pana zaskoczyło, czego pan się nie spodziewał, zarówno w aspektach sportowych, jak i pozasportowych? Czy mówimy o naszej drużynie, czy? Cały czas kręcimy się wokół ZKS Unii Tarnów. Nie było takiej sytuacji, która by mnie zaskoczyła. No, jestem w tym klubie tyle lat, że chyba nie wiem, co by musiało się stać, żeby mnie coś zaskoczyło. Czy mnie zaskakują inne rzeczy, jak w całym Tarnowie, bo już nie mówiąc o moim klubie, tylko ogólnie o Tarnowie i o podejściu do sportu. Zaskakuje mi to, że no niewielu ludziom w tym mieście zależy, żeby ten sport szeroko rozumiany był na wysokim poziomie, co jest dla mnie bardzo dziwne. Wzięło się to na pewno stąd, że przez wiele lat, jeszcze z czasów
komunistycznych, jakby ciężar budowania sportu leżał na wielkich zakładach tarnowskich, między innymi na Azotach. Później po transformacji miasto jakby nie poczuwa się do tego, żeby ten sport budować i powstają jakieś sztuczne konflikty między różnymi dyscyplinami sportu. Zamiast się wszyscy razem wspierać, to tego nie robimy. No i zaskoczyło mnie jeszcze to, że też inne drużyny piłkarskie mniej jakby mniej czasami myślą o swoich wynikach, a bardziej o tym, żeby jednak ta Unia nie szła do góry, co jest też jakby destrukcyjne dla nich, bo dzięki temu, że kiedyś Unia była bardzo mocna, też inne kluby były mocne, bo nasi wychowankowie grali praktycznie w każdym klubie tarnowskim i ten tarnowski sport, tarnowska piłka może była na wysokim poziomie. Także to mnie bardziej zaskakuje w tym mieście i też jest to bardzo dziwne. Gramy baraż o trzecią ligę. To jest najwyższa liga tarnowskiego zespołu od wielu, wielu lat. Tak naprawdę, a wsparcia jakiegoś tak z miasta, czy ogólnie ludzi, którzy nie są do końca związani z Unią Tarnów, nie odczuwaliśmy. Także to jest na pewno zaskoczenie duże w tym mieście, po raz zresztą kolejny. Kogo z drużyny Unii Tarnów za ostatni sezon by pan wyróżnił? Dużo mieliśmy takich zawodników, bo cieszy mnie na pewno, jak zwykle najważniejsze, żeby młodzi zawodnicy się rozwijali i grali coraz lepiej, więc cieszy mnie na pewno to rozwój takich zawodników jak Patryk Orlik czy Dominik Warzała. Ale generalnie po dobrym sezonie i ciężko mi wymieniać zawodników, którzy nie zawiedli albo których jestem zadowolony, bo można powiedzieć, że z całej drużyny, tak już powiedziałem, ci ludzie, którzy po spadku zostali z tą drużyną, albo ci, którzy byli związani z klubem i wrócili do tego klubu po spadku, wykazali się dużą klasą i dużym charakterem i tym bardziej żałuję, że jakby nie zostali nagrodzeni za to wszystko awansem do trzeciej ligi, bo wykazali bardzo duży hart ducha i takiej odwagi, bo wiadomo, że na nas presja jakaś spada od kibiców i na pewno nie gra się łatwo w Unii Tarnów. Oni tu chcieli tu przyjść, chcieli tu zostać po to, żeby ten klub dalej wydźwignąć do góry, gdzie nie mamy jakichś super warunków do pracy, aczkolwiek te warunki się na pewno poprawiają cały czas. Czego według pana potrzebuje Unia Tarnów, aby w przyszłym sezonie awansować do trzeciej ligi? Najważniejsza jest powtarzalność we wszystkim, w sporcie przede wszystkim, ale nie tylko. I u nas powtarzalności brakuje dlatego, że odkąd ja jestem trenerem, zresztą moi poprzednicy również mieli problem z utrzymaniem składu z sezonu na sezon. Strasznie dużo roszad, najlepsi zawodnicy bardzo często odchodzą, bardzo często po pół roku i ta powtarzalność jest bardzo ciężka do wypracowania, bo non stop pracujemy na nowym materiale i to jest jakby najgorsze, bo nie byłoby tego spadku z trzeciej ligi, gdybyśmy dysponowali normalną kadrą, która jest jakby systematycznie wzmacniana, a nie systematycznie osłabiana i to jest największy problem. Tutaj też kwestie finansowe, bo żeby utrzymywać skład, żeby utrzymywać zespół, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Zgadza się, ale mówimy o najpopularniejszym sporcie w Polsce i na świecie. I to nie są jakieś nakłady finansowe, które by miażdżyły wszystkich. No, Grupa Azoty nas i tak bardzo dobrze wspiera i gdyby nie oni, to nie byłoby piłki nożnej w Tarnowie na pewno. Natomiast do grupy Azoty dobrze by było, jakby się też włączyły inne podmioty w mieście. I ja oczywiście nie mówię tylko o piłce nożnej, tylko chciałbym, żeby to było odbierane w ten sposób, że to dotyczy każdej dyscypliny w Tarnowie sportowej, bo też mam małe dzieci i tak naprawdę, jeżeli chciałyby te dzieci w sporcie, to będę musiał chyba je stąd wywozić, bo obojętnie co chciałyby robić, to będą miały małą możliwość rozwoju na dobrym poziomie. 30 czerwca kończy pan rozdział pod tytułem Unia Tarnów. Jakie plany na przyszłość? Znaczy w tym momencie, dzisiaj mamy 28, także nie wiem, na razie rozmowy też trwają, bo nie ukrywam, że pewne propozycje ze strony Unii otrzymałem. Także na zasadzie trener, czy bardziej współpraca z klubem? No różne propozycje. Na razie nie chciałbym o tym rozmawiać, natomiast zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Cóż mogę powiedzieć, no. To nie jest tak, że to jest klub tu ważniejszy niż cokolwiek ze sportu dla mnie, także to nie jest tak, że ja po prostu już mam nowe plany i tak dalej. Nie mam jakichś propozycji, także też to nie było spowodowane tym wszystkim. No, dużo frustracji po tym przegranym barażu. Natomiast co się wydarzy w najbliższej przyszłości, zobaczymy. Daniel Bartkowski, trener ZKS Unii Tarnów, był gościem magazynu Sportowy Gość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Maciejuszko, do zobaczenia.